Witam Was bardzo serdecznie w następnym filmiku. Przychodzę dzisiaj do Was z takim mini albumikiem z okazji Chrztu Świętego. Zostałem poproszony właśnie o wykonanie albumiku takiego małego na Chrzest Święty. Warunkiem był taki, że ma być różowy, ma być dużo różu. Ale nie ma być znowu taki typowo dziecięcy, z jakimiś misiami, z jakimiś takimi elementami dziecięcymi. Po prostu ma być ładną oprawą do zdjęć z uroczystości Chrztu Świętego. Na moim kanale można zobaczyć taką formę albumiku. Już dwa razy wykonywałem taką właśnie formę. Były to albumy dla dwóch pań, które odchodziły na emeryturę. I właśnie zostałem poproszony o wykonanie takiego albumiku z okazji chrztu. I zostałem też poproszony o wykonanie też takiej formy albumiku, jaką Wam teraz zaprezentuję, z okazji pierwszej komunii świętej. Chodzi mi po głowie, żeby zrobić taki tutorial na taki mini albumik. Ale to jeszcze wszystko się okaże. Skupmy się teraz na właśnie na tym albumiku. Jest on wykonany na bazie też z Eco Scrapbooking. Teraz mają takie dostępne, fajne też mini albumiki. Tutaj na okładce jest tekturka, tylko no zabijcie mnie, nie pamiętam dokładnie, może ktoś wie, kojarzy, z jakiej firmy jest ta tekturka. Ona jest wyembosowana na biało. Tutaj jest kompozycja z kwiatuszków, motylek, tutaj są też kwiatuszki, pręciki, tutaj są też takie perełki, białe kropeczki, to chyba one są najprawdopodobniej z Nuvo. Kolekcja, jaki użyłem do tego albumiku, to jest kolekcja Scrap and Me Pink Blossom, czy coś takiego. Jest ta niebieska wersja i jest ta różowa, jest też taka beżowa. Ja właśnie z tej kremowej. Jest zawiązywany ten albumik na takie dwie wstążeczki. W środku jest on mało ozdobiony. Tutaj jest tylko wyembosowany napis w dniu Chrztu Świętego. Są też małe kropeczki. Tutaj jest kieszonka na zdjęcia. Album czeka jeszcze na uzupełnienie, ale chciałbym go pokazać, ponieważ chrzest dopiero się ma odbyć i osoba, która zamawiała ten chrzest, chciała, żebym od razu te zdjęcia powklejał tutaj, więc ja nie miałem jakoś tak możliwości go za bardzo poozdabiać. Mam tutaj w kopercie przygotowane właśnie te elementy do te powycinane elementy, żeby potem jak wkleję zdjęcia, żeby jakoś jeszcze ten albumik przyozdobić. Także jedynie tutaj nawet mat nie mam, bo no nie wiem jakiej rozmiaru, czy takiego, czy będę musiał te zdjęcia, te maty docinać, czy wolałem zostawić tutaj puste. Tutaj kieszonka jest wykończona dziurkaczem brzegowym. Może pokażę bliżej z DP Craftu. Tutaj jest taka graficzka wydrukowana na też w serwetce wyciętej takiej z wykrojnika. Zamykany jest na magnesik. Tutaj jest taki guziczek z taką sznureczkiem z kokardki. No i tutaj po prostu są tylko puste maty na zdjęcia. Czekają właśnie, żeby tutaj wkleić, powklejać zdjęcia i jakoś jeszcze dodatkowo tutaj przy ozdobić. Także tak by się prezentował ten albumik. Z tyłu jest taka okładeczka, jest zawiązywany właśnie tutaj na tą wstążkę. Także wszystko czeka tylko do uzupełnienia, ale chciałem Wam go już pokazać. Być może ktoś będzie chciał wykonać podobny, zainspirować się. A być może też, tak jak wcześniej wspomniałem, pojawi się tutorial właśnie na taki albumik tylko z okazji pierwszej Komunii Świętej, a to już niedługo, więc... Także tak by się prezentował ten albumik. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam na mojego Instagrama, na Facebooka, do subskrypcji kanału. Byłoby mi bardzo miło, jeżeli byście napisali mi na przykład w komentarzu, czy chcielibyście, żebyśmy sobie wspólnie, czy żeby się pojawił na moim kanale tutorial na wykonanie takiej formy albumiku.
to wtedy będę jeszcze bardziej i bardziej intensywnie coś na ten temat myślał. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za poświęcony czas na obejrzenie filmiku. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w następnym.